Drogi Jezu, drodzy przyjaciele, na tym miejscu, najpierw chcę was przywitać wszystkich miłością Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Za miłość Jego i za любовь. Za Jego wielką miłość, za Jego wielką łaskę. Za to, że On сегодня дал возможность. Że On dzisiaj dał mi możliwość być wśród was. Być tu pośród was. Moje serce raduje. Moje serce się raduje. Za to, że nasz Bóg żywy. Że nasz Bóg jest żywym Bogiem. Все приходит в исполнение. Wszystko się spełnia. To, co On сказал. To, co On powiedział. Ja była pierwszej grupy 6 roków inwalidą. Ja byłam inwalidą pierwszej grupy przez 6 lat. Nogi moje były wsłokszy. Moje nogi były zeschnięte. Одна за другу закрутилася. Jedna za drugą zakręcona. W kolinach zognulися. A w kolanach były tak zgięte. I przyjrzałeś mojej grudzi. Że uciskały na moją pierś. Mnie ciężko było oddychać. Tak, że nawet trudno mi było oddychać. Ja nie mogłam kopać. Ja nie mogłam połykać. Nie jeden raz. Nie jeden raz. Gdy przychodziło się modlić Ojcze nasz. Gdy przychodziło się modlić modlitwą Ojcze nasz. I Ojcze nasz wskazać słowa. I w tej modlitwie powiedzieć słowa. Chleb nasz usłyszny podaj na każdy dzień. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Mnie chodziło się mówczać przed Bogiem ci słowa. Ja chciałam milczeć w tym, nie wypowiadając tych słów. Napisano, że bez woli Bożej. Ale napisano jest, że bez woli Bożej. Jeden głos nie padnie z waszej głowy. Nie upadnie jeden głos z głowy waszej. A na mojej głowie wszystkie włosy upadło. A z mojej głowy wszystkie włosy wypadły. I nie było włosy na mojej głowie. I nie było ani jednego włosa na mojej głowie. A Bóg сказал, że jeden nie padnie. A Bóg mówił, że ani jeden nie upadnie bez woli Bożej. A mnie wszyscy upadli. A u mnie wszystkie wypadły. Chcecie сегодня сказать sobie i wam? Ale dzisiaj chcę się powiedzieć i dla siebie, i dla was. Kto to tak zrobił? Kto to tak uczynił? Chyba Bożej woli ugodne, żeby my byli o takie urody? Czy to jest wolą Bożą, abyśmy byli właśnie takie urody? Nie. Nie. Więc chce, żebyśmy byli harni. On chce, żebyśmy byli ładni. I harno przesławili Jego. Ale i ładnie wysławiali Go. Ja na Boga nie obijaj się. Ja nie gniewam się na Boga. Że On mnie ispytał. Że On mnie tak doświadczył. I uzdrowił. Ale i uzdrowił. I dzisiaj mogę być wśród was. Chwała Jemu. Dzisiaj mogę być pośród was. Chwała Jemu. Сегодня исполняется слово Господне на мне. Dzisiaj wypełnia się słowo Boże na mnie. Bo na u mnie jeszcze na spinie był wielki dar. A u mnie jeszcze na plecach był wielki dar. Kiedy ja była taka bolna. Gdy ja byłam taka chora. Ja w takich płaciczkach wsia leżała. Ja w takiej sukience się cała mieściłam. Tu jest na prawym boku leżała, więc jest gładka strona, żeby nie uciskała na ciało. Natomiast tu jest z fałdami, żeby mogła jeszcze te trochę nogi przykryć, które były i tak skurczone do, aż do piersi i kolanek. Wy możecie przedstawić, na kogo ja była pochodzę. Wy możecie sobie wyobrazić, do kogo ja mogłam być podobna. Jak ja była taka kalika. Jak ja byłam taką kaleką. To Bóg Duchem Świętym mi сказал przez proroka. To Bóg powiedział Duchem Świętym przez proroka. Dość moja. Córko moja. Pójdź przed Tobą. Droga przed Tobą. A ja myślę, my skoro zabiorę Cię do więzienia. A ja w myślach swoich myślę, na pewno zabiorą mnie do szpitala. Bóg odpowiada na moje myśli. Ale Bóg odpowiada na moje myśli. I mówi, nie dość moja. Nie ta droga. Nie pójdź, której Ty myślisz. Nie ta droga, o której Ty myślisz. Pójdź przed Tobą i Ty pójdziesz. Ale droga przed Tobą i Ty pójdziesz. I pójdziesz tu, kudy powiedzą. Pójdziesz tam, gdzie ja Ciebie poprowadzę. I noga Twoja stąpić na tym miejscach, które nie stąpałem. A noga Twoja będzie stąpać tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Ty czułeś, co brat przede mną wskazał. Wyście słyszeli, co brat powiedział przede mną. Że latem w naszym domu. Że latem w naszym domu. Było skazane Duchem Świętym. Było powiedziane Duchem Świętym. Że będziecie tam, gdzie nie byli. Że będziecie tam, gdzie jeszcze nie byliście. I będą wasze nogi tam stąpać, gdzie nie stąpali. I będą stąpać wasze nogi tam, po tych miejscach, gdzie jeszcze nie byliście. No takiej zdrowej ludzi, jak Bóg mówi. Gdy to mówi do zdrowego człowieka. To i nie trudno wierzyć. To i nie trudno uwierzyć temu. Dlatego, że my ludzie chodzący. Dlatego, że my chodzimy. Ale takiej kalicy, jak ja byłam. Ale takiej kalece, jak ja byłam. To można powierzyć. To można wierzyć. Ale, to ale można wierzyć, bo Bóg jest prawdziwy.
Dokładnie Bóg odkrył granicę. I dzisiaj Bóg otworzył granicę. I dał swobodę. Dał wolność. I ściemnił mnie. Uzdrowił mnie. I dał możliwość być na polskiej ziemi. I dał mi możliwość być tu na polskiej ziemi. Z polskim narodem. Z polskim narodem. Oddać chwałę Bogu naszemu. Oddać Bogu, chwałę Bogu naszemu. To dzisiaj na tym miejscu chcę odkryć. To dzisiaj na tym miejscu chcę otworzyć. Serce swoje. Serce swoje. Bo granicę to Bóg odkrył. Bo granicę to Bóg otworzył. A dzisiaj mówi do serc naszych. Ale dzisiaj mówi do serc naszych. Ty odkryj serce Jezusa. Ty otwórz swoje serce dla Jezusa. Żebyśmy nie byli uporni przed Bogiem. Żebyśmy nie byli opornymi przed Bogiem. Żebyśmy ocenili podwyg Golgoty. Żebyśmy docenili dobrodziejstwo Golgoty. Modlitwę w Getsemańskim sadzie. I modlitwę, która była w Getsemańskim sadzie. Gdzie Chrystus za nas modlił. Gdzie Chrystus za nas się modlił. Zniemogał. I w niemocach swoich. Napisano w Słowie Bożym. Napisane jest w Słowie Bożym. Że Chrystus modlił. Że Chrystus się modlił. A z jego pot kapał jak kapli krwi. A z niego pot kapał jak krople krwi. Czy my na tym miejscu? Czy my będąc na tym miejscu? Wszyscy oceniujemy. Czy wszyscy doceniamy? Modlitwę Chrystusa. Modlitwę Chrystusa. Czy my się cenimy podwyg Golgoty? Czy my cenimy to, co się stało na Golgocie? Gdzie Chrystus rozpięty umarł. Gdzie Chrystus ukrzyżowany umarł. Więc sobie podarował nam niebo. On przez siebie właśnie darował nam niebo. Życie na niebie. Życie na niebie. Zdrowie na ziemi. A zdrowie na ziemi. Sława naszemu Bogu. Sława naszemu Bogu. 6 roku była w pierwszej grupie inwalidów. Ja przez 6 lat byłam inwalidą pierwszej grupy. 4 roki i 7 miesięcy na tej prawej stronie leżałam. A 4 lata i 7 miesięcy leżałam tylko na prawym boku. I Bóg mnie nie zostawił. I Bóg mnie nie zostawił. My śpiewają taką pieśń. My śpiewamy taką pieśń. Nie ma minuty odnoj. Nie ma jednej minuty. Żeby zostawił mnie. Żeby zostawił mnie. Żeby pokinął mnie choćby żeby raz. Żeby odrzucił mnie choćby raz. To Chrystus, który nie zostawiaje. To Jezus jest. I win mnie nie postawiał. I on mnie nie zostawił. Win mnie ukrypniał to dzień. On mnie pokrzepiał wtedy. Kiedy mama moja odstawiała mnie w domu odno. Gdy moja mama zostawiała mnie samą w domu. Ona musiała iść na ogród pracować. Bo ona musiała iść na ogród, aby tam pracować. A nasz ogród kilometr od domu. A nasz ogród jest kilometr od domu. Ona by mnie stawiła maleńką butelkę z wodą. Ona mi stawiała maleńką buteleczkę wody. Mówi, córko moja. Mówi, córko moja. Może w twoje ispytanie. Może w twoim doświadczeniu. Nie będę w domu togo. Nie będzie nikogo w domu. Kto by mu imię Boga podał stakan chłodnej wody. Żeby ktoś w imieniu Bożym podał ci choć szklankę wody. I tak było. I tak nieraz było. Kiedy mama oszibła się nie na to miejsce, gdzie wszędzie postawiła. Gdy czasami mama się pomyliła i nie postawiła na to miejsce, gdzie potrzeba. I poszła na ogród. I poszła na ogród. Moja boleść mnie wtomiła. Moja boleść była ciężką. Mnie zachodziło spyt. Ja chciałam pić. Mnie lekkie kruki zginały. Moje ręce tylko w taki sposób się zginały. Ja protягnula ruku, nie dostała wody. Ja wyciągnęłam rękę i nie mogłam dostać. Ja dywiuś, woda stoi. Ja patrzę, woda stoi. A ja pić chcę. A ja tak chcę pić. I na to muszę. I na to wszystko. I to wszystko. Ja w tej czas każę Jezusie. Ja w tym czasie mówię Jezusie. Daj mi siły. Daj mnie siły. Ja wierzę, że moja mama przyjdzie do domu. Bo ja wierzę, że gdy moja mama przyjdzie do domu. Ona da mi nie pić. Ona da mi pić. A tobie, Jezusie, nie dali pić. Ale tobie, Jezusie, nie dali pić. Więc tam wyszedł dla nas spasienie. Tam dokonałeś dla nas zbawienie. I jemu pić nie dali. Jemu wtedy pić nie dali. Kiedy mama z ogrodu wracała do domu. Gdy mama wracała z ogrodu do domu. Ona w pierwszą kolejność szła do chaty. Ona najpierw przychodziła do mojego pokoju. Ona dywiła, czy jeszcze ja żywa. Ona patrzyła, czy ja jeszcze żyję. Ona patrzyła buteleczkę z wodą pełną. I ona widziała, że buteleczka z wodą jest pełna. Ona pojmowała, że ja nie dostałam. I ona rozumiała, że ja nie dostałam do niej. O jej, serce już było skorbiu sożate. Jej serce było przepełnione żalem. Jej lice było łzami pokryte. Jej twarz była łzami pokryta. Ona podchodziła do mnie. Ona podchodziła do mnie. Brała buteleczkę z wodą. Brała tą buteleczkę wody. I mówi, córko moja. I mówi, córko moja. U ciebie rot pierysłuch. U ciebie usta są suche.
i wody pokonuty od żażdy. A wargi są aż popękane od pragnienia. Bo ja już 5 są tak próbowałem. Bo to było około 5 godzin. Mówię, pij wodę. I mówi, pij tą wodę. A ja mówię, nie będę pić. A ja mówię, nie będę pić. Ja nie mówiłam, że ja nie chcę, bo ja chciałam. Ja nie mówiłam, że nie chcę, bo ja jednak chciałam pić. No ja сказала, że nie będę. Ale ja powiedziałam, że nie będę pić. Żeby ucieszyć mamę swoją. Żeby ty właśnie pocieszyć moją mamę. Żeby mama думала, że ja może nie chcę. Żeby mama myślała, że ja może rzeczywiście nie chcę pić. I ja mówię w sercu swojemu. I mówię w swoim sercu. Ja skoro będę umierać. Ja niedługo już będę umierać. A mama jeszcze zostanie. A mama przecież jeszcze zostanie w starości swojej. To ona będzie długo zgadywać. To ona będzie długo o tym myśleć. Że ona mi na dobre mnie nie zakropiła. Że ona mi w swoim czasie nie dała pić. Mnie chciałoby ją ucieszyć. Mnie się chciało właśnie tym pocieszyć ją. No i ucieszał Chrystus. Ale ją pocieszał Chrystus. No ona była skorbi wspomniana. Ale ona była pełna żalu. Bo ona ukazała, to mnie na przebaczyła. Bo ona chodziła koło mnie, ona to wszystko widziała. Potem mnie zabrali w rejonu ostrożyską lekarnią. I później zabrali mnie do szpitala powiatowego, do Ostrowskiego. Szpitala powiatowego. Ja baczyła, jak braci chodzili mnie pomóc ty. Ja tam widziałam, że lekarze starali mi się mi pomóc. Ja baczyła, że nawet żalość ich nad sobą. Ja widziałam, że oni mnie nawet żalowali. No nie mogli mi pomóc. Ale nie mogli mi pomóc. Oni nie ulżyli boli mojej. Oni nie ulżyli bólom moim. Oni nie ustanowili proces bolesni mojej. Oni nie zatrzymali proces mojej choroby. I wyprawili mnie w Rowieńsku oblastną bolnicę. I tak zawieźli mnie do wojewódzkiego szpitala do Rowna. Długi wrednie tam proleżało. Ja tam długi czas leżałam w tym szpitalu. I braci mówiąc mnie. I lekarze mówią do mnie. My tebe odwieziemy w Kijów i Świadomacyjny Instytut. My tebie zawieziemy do Kijowa, do kliniki. I kiedy posłali moje dokumenty tutaj? Ale gdy wysłali moje dokumenty tam do Kijowa, to zwiedzę przyszło odwiedź. Bo i stamtąd przyszła odpowiedź. Wezywajcie profesora po miastu. Wezwijcie profesora do siebie, do województwa. I kiedy profesor przyjechał? I gdy profesor przyjechał, prokonsultował mnie. Przebadał mnie. I powiedział takie słowa. I powiedział takie słowa. Ty tu poleżysz, piwniczek tybie. Ty tu poleżysz, ciebie tu podleczą. A potem my będziemy coś robić. A później my coś będziemy robić. I wrewnie prochody. Czas biegnie. I mnie nigdy nie wiedzą. A mnie nigdzie nie wiozą. I ja pytam się wreszcie. Ja pewnego razu pytam się lekarzy. A kiedy mnie będziecie wieźć do Kijowa? A kiedy mnie będziecie wieźć do Kijowa? A braci odwiedzają. A lekarze odpowiadają. Nie obniżaj na nas. Nie gniewaj się na nas. My tebe nie budynku że wezcy. My już ciebie nie będziemy tam wieść. Ty znajesz, że oni tobie nie pomożą. Oni już tam tobie nie pomogą. Bo nie skazali, że już jest późno. Profesor ten powiedział, że już jest późno. No Chrystus mnie poddał. Ale Chrystus się nie spóźnił. Sława Jemu. Sława Jemu. Jeszcze długo proleżała po tym ja tam jeszcze długo leżałam po tym właśnie. I mnie mówią, braci. I raz mi mówią lekarze. My tebe odprawimy w drugą stronę. My ciebie zawieziemy w drugą stronę. Do Lwowa. Do Lwowa. No kiedy poslali moje dokumenty tudy. Ale gdy wysłali moje dokumenty tam. To zwiedzę przyszedł tej samej odpowiedzi. To stamtąd przyszła taka sama odpowiedź. Już późno. Już późno. I braci mówią do mnie. I lekarze mówią do mnie. Że my tebe odwieziemy w Ostrożyską bolnicę. Że my ciebie odwieziemy z powrotem do powiatowego szpitala. A zwiedzę, niechaj tebe odwiezą do domu. A stamtąd niech ciebie odwiozą do domu. Żeby ty oddychnęła od bolnicy. Żebyś ty odpoczęła od szpitala. Od tej obstanówki. Od tej całej atmosfery szpitalnej. A potem my będziemy tebe zabierać. A później my cię weźmiemy znowu. Ja понимала, że mnie chcieli z bolnicy do domu. Ja zrozumiałam, że oni chcieli mnie właśnie ze szpitala zawieźć do domu. I wzięli mnie do własnej bolnicy, wyżej rejonu bolnicy. I zawieźli mnie z wojewódzkiego szpitala do powiatowego szpitala. I mnie dali na ruki wypisku z historii bolesti. I dali mi do rąk wypis z historii mojej choroby. I napisano było tak. A tam było napisane. Ja jeszcze sama mogła czytać. Ja wtedy jeszcze sama mogłam czytać. Leczenie nie prenadleży. Leczenia już nie ma. I kiedy przywieźli mnie w rejonie lekarnią. I gdy przywieźli mnie do powiatowego szpitala. Zostawili tam. Zostawili tam.
A звідки додому не везуть? А стало jednak до дому мені не везу. І ще 8 місяців продержали. Я там ще потім через 8 місяців лежала в тім шпиталі. І мені з кожним разом становилось все хуже і хуже. А для мене було coraz gorzej i gorzej в часі. І мене почти місяць кормили капельницю в вену. Так, що мене через цілий місяць кормили кроплювком до жину. І жаліли врачі мене. І жалували мене лікарі. І говорили, ми думаємо, що до літа дотягнемо тебе. І мовили, що ми мислили, що так до літа витримаєш тут у нас. Щоб зимою тебе не везти додому. Щоб зиму не завозити тебе додому. Щоб ти не замерзла. Щоб ти там часами не замерзла. Но 75-го року. Але в 75-му році заходять врачі на вход, як усіда. Приходять лікарі на візити, так як завжди. І говорять до мене. І так мовлять до мене. Ми тебе сьогодні відвеземо додому. Ми тебе дійсно завеземо додому. А я вже говорити не можу. А я вже не можу навіть мовити. І по окончанні обходу. Вже по скінченій візиті. Заходить в палату врач. Приходить до салі лікар. І медсестра з уколами в руках. І пілінгарка з защіками в руку. Надавали мені обезболюючих уколів. Дали мені кілька защіків протиболових. А санітарки принесли носівки. А санітаріюше принесли ноше. Мене обмотали і положили на носівки. Ми так завінили і положили на те ноше. Винесли в скору помощ, поставили. Винесли мене до каретки поготовля. І сказали шофьору скорій помощ. А до керівці повідали так. Odwiezi jej w село Bucharjem. Odwieź ją do wsi Bucharek. No, kiedy będziesz wiesz, postaraj się skorisze. Ale gdy będziesz jechał, postaraj się szybko jechać. Ja понимала, но говорить уже не могла. Ja to wszystko rozumiałam, ale ja nie mogłam nic powiedzieć. I ja поняла, що вони сказали. Ja doskonale rozumiałam, co oni powiedzieli. Що поки коли надавали, то щоб він мене вправить до дому відвезти. Że oni mi dali tyle zaszczyków, że on powinien mnie zawieźć żyjącą jeszcze do domu. І ще сіла фельдшерка супроводжати. І усядла там фельдшерка, аби мене відпровадити. Коли я лежала на койці, мене не чіпати. Коли я так лежала на ложку, то мені було в міру добре. А коли скора помочь вирушила мене. Але коли каретка їхала. То мені стало погано. То мені ще зробило дуже зле. І як приїхали до мене в село. Коли приїхали вже до всі, до моєї всі. І сусіди мої побачили, що скоро помощ постановили. Сусіди побачили, що каретка приїхала. Вони підійшли до машини. Вони прийшли до каретки. І хто йшов по дорозі, остановився. І кожен, хто йшов дорогою, то затримувався там. Вони взяли мене, донесли до моєї хати. І взяли мене на тих ношах, принесли до моєї хати, до моєго покою. І що було з моєю хаті? І то все, що було в тим часі в моєму мешканні, в моєму покою. То мені розказали мої сусіди. То о тим мені повідомили мої сусіди. Коли я прийшла в себе. Коли я вже відзискала притомність. І вони сказали, що фельдшерка в хаті. Вони мені повідомили, що та фельдшерка, яка теж була зі мною. Rozmotala mnie. Odwinęła mnie z tej szpitalnej odzieży. I słuchała moje serce. I słuchała, jak bije moje serce. I bardzo razy dawała mi upór. I jeszcze dała mi wiele zaszczytów. A mnie to było pochano i pochano. A mnie było w dalszym ciągu źle i to bardzo źle. I ona każe do szofiora skorej pomocy. I ona mówi do kierowcy karetki. Że idź zawoź maszynę. Idź przygotuj samochód do odjazdu. I mu pokazała na mnie. I pokazała jemu na mnie. Він поняв. І він зрозумів. Він підійшов. Він підійшов. Взяла фельдшерка шофьором мене. І взяла фельдшерка з тим керівцем. Положили на мою домашню койку. Положили на моє домове ложко. Мене розмотали. Розібрали мене зі шпитальної одежі. Забрали одежу, носілки. Забрали там одежу і ноші. І поїхали. І від'їхали. А мене умираючу оставили. А так умираючу мене залишили вдома. Мама моя впала на коліна. Моя мама впала на коліна. І плакала перед Богом. І плакала перед Богом. І в тому хаті в мене були всі плакали. І всі, хто вийшли до моєго мешкання, всі плакали. До мене приїхали друзі. До мене приїхали приятелі. Котрі посітили мене в больниці. Котрі хотіли мене відвідати в шпиталі. І їм сказали в шпиталі. І їм повідомили там. Що мене повезли додому, тяжко на состояння. Що відвезли мене додому в тяжкому стані. І коли вони приїхали до мене в село. І вони приїхали до мене до всі. Зайшли до мене до хати. Прийшли до моєго покою. Вони думали, що я умерла. Вони мислили, що я вже умерла. Ну, коли вони в мене вдивилися. Але коли вони так припатрилися мені. Вони поняли, що я ще жива. Зрозуміли, що я ще живу.
Вони біля мами схилили коліна. Вони уклинили коло моєї мами. І стали молитися. І молилися. Бог їх вислухав. І Бог їх вислухав. І мені стало легше. І за мене зробило ще лежей. Я прийшла в себе. Я узискала притомність. Но говорити я не могла. Але я ще розмовляти не могла. І двигатися не могла. Ані піднятися теж не могла. Стали з колін мої друзі. Стали з колін мої приятелі. І між собою говорять. І так між собою розмовляють. Треба тут комусь остатися. Треба тут когось залишити. Бо вона буде умирати. Бо вона буде умирати. Їй треба одягти як покойника. Їй треба убрати аж до погребу. А мамі допомогти приготувати похорони. А для мами допомогти приготувати погреб. І несколько сестер осталось у домі моєм. І кілька жінок залишилось в моєму домі. Пожидає смерті моєї. Очікуючи, що я вже умру. А останні друзі поїхали по домах. А всі позостали роз'їхали до своїх домів. І вони порозказували. І вони там оповіділи. Що буде Женя умирати. Що Женя буде вже умирати. Якщо не умерла, поки приїхали. Якщо вже не умерла, доки ми тут приїхали. І вечором до мене приїхало. І вечором до мене приїхало. Повна грузова машина друзей. Повний самохід ciężarowy моїх приятелів. Вони зійшли до мене до хати. І вони прийшли до мене до покою. Подивились на мене. Попатрили на мене. І всі мовчки стали. І стали się wszyscy milczącymi. Один брат підійшов до мене близько. А jeden z braci podszedł до мене близько. І наклонив так біля моєї груди. Нахилив się nade mną. І говорить: сестра Женю. І мові до мене: сестра Женю. My bacimy, że ty już będziesz umierać. My widzimy, że ty już będziesz umierać. My chcemy, żebyś ty nam coś dobrego skazała. My chcemy, abyś ty nam już ten ostatni raz powiedziała coś dobrego. A ja mówię, że nie mogę. A ja nie mogłam mówić. A więc nastojcie po prostu. A on tak nalega. I potem każe mi się do mnie. I on jeszcze mówi do mnie. Sestryczko Żenia. Siostro Żenio. My bacimy, że ty już będziesz umierać. My widzimy, że ty będziesz już umierać. Ty już będziesz żyjkiem nieba. Ty będziesz już obywatelem nieba. A my jeszcze zostaniemy się stresować na ziemi. A my zostaniemy jeszcze w naszym życiu tu na ziemi. My nie znamy, co nas ożydaje. My nie wiemy, co nas czeka. Błogosławi nas. Błogosław nas. I ja z uściskiem сказала, nie mogę mówić. Ja jak tylko mogłam cicho odpowiedziałam, że ja nie mogę mówić. W ten czas Bóg Duchem Świętym każe. I w tym samym czasie Bóg mówi Duchem Świętym. Dość moja. Córko moja. Mówi. Mów. I все говори. І все мов. І бо нині підкріпляю. Бо я в тій хвилі покріплюю тебе. Внутрішнє твоє. І я в той час крепко. І в тій самій хвилі я почала голосно співати Духом Святим. Я зараз люблю співати. Я і зараз люблю співати. Але я зараз так не можу голосно. Але я зараз не можу так голосно заспівати. Як тоді. Як власне в тій хвилі. І всі мої друзі. І всі мої приятелі. Які були в домі в той час. Які були в тій часі в моєму домі. Вони всі впали на коліна. Вони всі впали на своє коліна. І стали молитися. І молилися. І коли вони молилися. І коли вони так молилися. То Бог ще Духом Святим каже. То Бог ще примовляє Духом Святим. І каже. І мови так. Дочь моя. Сурко моя. І не отойдеш. І не отойдеш. Поки не увидиш моєї слави. Доконт. Аж побачиш мою хвалу. Здесь на землі. Ту на землі. Своїми очами. Своїми очами. Ja tak mówiłem, Jezusie. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie. No jak nie będę wierna do końca, to na niebie Twoją chwałę. To jeżeli będę wierna do końca, to zobaczę Twoją chwałę tam na niebie. A Bóg wskazał na ziemi. A Bóg powiedział, że tu na ziemi. Swoimi oczami. Że swoimi oczami ja to będę widzieć. A to nie sama Gospodnia. A i wtedy właśnie jest chwała dla Boga. Czy ja mogę być na polskiej ziemi. Że ja mogę być na polskiej ziemi. Czy ja mogę być polskim narodem? Że ja mogę być tu z polskim narodem. Razem modlić się. I razem z wami modlić się. My nie chcecie, żeby się godni. Nie, ja chcę, aby dzisiaj. Сьогодні Бог сонце встановив над польським народом. Żeby Bóg słońce nawet zatrzymał nad polskim narodem. I przedłużył dzień. Żeby słońce z zachodu nie zaszło. Żeby słońce nie zaszło. Żeby przedłużył się dzień spasienia narodu. Aby przedłużył się dzień zbawienia dla narodu. Bo ja mówię, że na tym miejscu jest takie mamy. Bo ja myślę, że na tym miejscu są takie mamy. Że mają się za dzieci swoimi. Że modlą się za swoimi dziećmi.
Żeby inni nie zwolnili. Żeby te dzieci zrozumiały. W jakiego słońce stoi nad Polską? Dla kogo to słońce stoi nad Polską? W jakiego dzień rozwijajcie stanowisko? Dla kogo jest dzień przedłożony, dzień zbawienia? Chcecie, żeby pojęli, za kogo Chrystus postrzegał? Chcę się, aby zrozumieli, za kogo Chrystus umarł. Za kogo była ci na królowie, nie za plany, nie skrywili na Polsce, nie za krwi, nie za namowodce. Halleluja! Żebyście wy o mnie nie rozumieli wysoko. Żeby wy nie mówili, że to ja zasłużyłam. Że może to ja właśnie zasłużyłam. Nie. Ja nie zasłużyłam tego. Ja nie zasłużyłam tego, że ja nie zasłużyłam na to, co Bóg uczynił. To nie moje dzieło, to nie moje zasługi. To nie moje uczynki, nie moje zasługi. To zasługi Chrystusa. To zasługi Jezusa Chrystusa. To za jego wyśmiany Jutro. Który był ukrzyżowany na krzyżu. To jest za jego wyśmiany Jutro. Rzymskimi gwoździami przybity za każdego z nas. Od dzisiaj wypełniają się jego słowa właśnie na mnie. Nie za to właśnie cię prosić na i za tego właśnie chcę się wysławiać na każdym miejscu. I z wszystkimi narodami. I ze wszystkimi narodami. Poddać chwałę Jemu. Poddać Jemu chwałę. I nie chodźcie, żeby na ciebie miejscu się chodzi. Nie się chce, aby właśnie na tym miejscu dzisiaj. Nie od razu szanio stale prawda duszy już. Żeby nie została żadna dusza bez zbawienia. No, żeby każdy zadumał się żyźni wiecznej. Ale by każda skorzystała z tego życia wiecznego. Nam trzeba zadumać się i pozabodzić się. Nam trzeba się zamyślić na tym i bojować o to. Pokamy już żywi. Dopóki jesteśmy żyjącymi. Żeby przystać niebo w Jezusie swojej. Aby otrzymać niebo dla swojej duszy. A Bóg nam pomoże. A Bóg nam pomoże. Niechaj Bóg błogosławi. Niech będzie błogosławiony Bóg i niech nas błogosławi Bóg. I gdy mnie Bóg podkrzepił. I gdy mnie tak Bóg podkrzepił. Ja mogła modlić się. Ja już mogłam się modlić. Mówić. Mówić. I bardzo śpiewać. I wiele śpiewać. O taki skróczony mogła śpiewać. Też taka skręcona, ale mogłam śpiewać. Ja wiecznie chyba śpiewałaś. Ja nade wszystko, przede wszystkim śpiewałam. Pokorony psalmy. Pogrzebowe pieśni. Nie mamy większego pocieszenia nie było. Dla mnie większego pocieszenia nie było. Jak pokorony psalmy. Jak te właśnie pogrzebowe pieśni. Skoro streczę z Chrystusem. Że szybko będzie spotkanie z Chrystusem. Ja tylko do streczy z Chrystusem zabierałem się. Ja tylko gotowałem się do spotkania z Chrystusem. Miałem się takie boletni. Ja przez całe swoje lata choroby swojej. Nikomu nie skazałam. Nikomu nie powiedziałam. Żeby kto za mnie modlił, żeby Bóg uzdrowił. Żeby się za mnie ktokolwiek modlił, aby mnie Bóg uzdrowił. Ja tylko do nieba zbierałem się. Ja zbierałam się tylko do odejścia do nieba. No Bóg zrobił drugie. Ale Bóg uczynił inaczej. Przed początku posłużenia brat skazał. Na początku tego nabożeństwa brat powiedział. Że Bóg nade mną robi cudo nad cudem. Że Bóg uczynił nade mną cud nad cuda. Chwała Jemu. I kiedy ja tak leżę banania. Gdy ja tak leżę chora. No może śpiewać, mówić. Mogę już śpiewać i mogę już mówić. I modlić się mogę. I modlić się mogę. I ja śpiewaję pokorony psalmie w ja śpiewam te właśnie pogrzebowe pieśni, jak już mówiłam. Mnie drudzia posiszczają. I pewnego razu odwiedzają mnie przyjaciele. Brat podchodzi przywitać mnie. I pewien brat przychodzi, aby się przywitać ze mną. A Bóg cię widział Duchem Świętym każe. A Bóg w tej samej chwili przez niego przemawia Duchem Świętym. Każe, co ty dość moja? Co ty, córko moja? Zabieraj się w perychodu. Ty zbierasz się już do odejścia. Mówię, nie. Nie, nie będzie tak. Jeszcze swoimi oczami uwidzisz. Jeszcze swoimi oczami zobaczysz. Jak naród będzie iść. Jak ludzie będą iść. I nawet biegun biegać. A nawet biegnąć. U dom twój. Do domu twojego. I smatrzeć, jak na zrealiście. I będą patrzeć jak na jakieś widowisko. Co zrobił Bóg? Co uczynił Bóg? Ja mówię, Господи. Ja tak mówię, Boże. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie. No, to będę się podobaczyć te twoje. Ale jak ja to będę widzieć? Jak ja to będę widzieć? Kiedy mnie na ulicy nikt nie wynosi. Kiedy mnie na zewnątrz, na ulicę mnie nikt nie wynosi. W okno też mnie nie podnosi. Mnie też nikt nie podnosi.
Nie znaju. Nie rozumiem tego. No wierzę, że to będzie. Ale wierzę, że tak będzie. Bo tak napisano. Bo tak jest napisane. Niebo i ziemia przejdzie. Że niebo i ziemia przeminie. A słowo swoje nie przejdzie. Ale słowo moje nie przeminie. Ona nie przeszło. I ono nie przeszło. Skala nasz mogła. Skala. A kończył się mistrzostw inwalidzki. I tak skończył mi się okres przyznania grupy inwalidzkiej. Bo mnie pomysłali dwa gody. U mnie, znaczy przyznawali mi grupę inwalidzką na dwa lata. I mama mówi z wiejskich felczarki. Żeby pobezpokojno wracił. Żeby zawiadomiła lekarzy. Żeby zabrali mnie w bolnicę. Żeby mnie zabrali do szpitala. I nie do domu przyjechali. Albo przyjechali do domu. Panowić grupę. Odnowić mi przyznanie grupy inwalidzkiej. I kiedy ona bezpokojnie wróciła, i ona tam zawiadomiła komisję lekarską, to oni mu poradzili. To oni jej tak odpowiedzieli: my nie pojedziemy. My znamy, że po Leszczubrzenie umarła. My wiemy, że po Leszczubrzenie ona już umarła. I nie chcieli jechać. Nie chcieli jechać. Ja na wracim nie obiżała i nie gniewali się. Ja na lekarzy się nie gniewałam i nie gniewam się. Bo oni chcieli pomóc. Bo oni chcieli mi pomóc. No nie mogła się. Ale nie mieli takiej władzy. A my nie zrobił, bo... A to mi uczynił Bóg. I ja chcę wysławiać. I ja chcę Jego wysławiać. Chwała Jemu. Chwała Jemu. I lekarze zaczęli być spokojni. I do lekarzy musieli interweniować? Miejsc nie władzy. Miejsc to władza. I oni ich wyspokoili. I oni ich tak aż kilkakrotnie interweniowali. Że oni przyjechali. Że oni przyjechali. Przyjechali wracicie im. Przyjechali lekarze do mnie do domu. Poniedziałek. Był to poniedziałek. Podobili się na mnie. Popatrzyli na mnie. Siedli do stołu i piszą. I usiedli przy stole, aby pisać. Ja bym nic nie chciała. Ja do szpitala nie chciałam iść. No, chciała, żeby się tu wracam z domu. Ale chciałam coś do lekarzy mówić. I ja mówię, weźmy mnie w bolnicy. Ja tak mówię, że weźcie mnie do szpitala. Żeby mama moja wytychnula. Żeby moja mama odpoczęła. Bo ona już zmęczona. Bo ona już zmęczona jest. A oni wtedy podeszli do mnie. Wtedy oni podeszli do mnie. I mówią, Żeniu. I mówią, Żeniu. Ty na nas nie obniżaj się. Ty się na nas nie gniewaj. My tebe nie będziemy brać w bolnicy. My ciebie już nie będziemy brać do szpitala. Bo ty znajdziesz dobre. Bo ty doskonale wiesz. Że my tobie już niczemu nie pomożemy. Że my tobie już w niczym nie możemy pomóc. I drugi braci. I drudzy lekarze. Tobie też nie pomogą. Tobie też nie pomogą. Ty już powinna do domu wremieni leżeć. Ty powinnaś już do tego czasu leżeć. No pokaż. No pokaż. Aż dotąd i tak rękoma pokazali. Rozłożyli nad mną tak rękami. Rozłożyli nade mną ręce. Ja mówię, że pokaż, umrę. Ja tak mówię, to co, aż umrę. Mówię nie. Mówię nie. Ja wierzę, że mój Bóg istnieje. A ja wierzę, że mój Bóg mnie uzdrowi. No ja pokaż będę. Ale ja teraz jestem chora. Braci pojechali. I lekarze odjechali. A ja dumę jestem. A ja sobie myślę. A na nie, że ja tak zadałem lekarza. Dlaczego ja tak powiedziałam do lekarzy? A to wtedy tak trafiło. A tak właśnie widocznie trzeba było. Bo wracimy, a nie byli w poniedziałek. Bo lekarze byli u mnie w poniedziałek. A przez tydzień w środę mnie poprosili. A przez tydzień, w następną środę, Bóg mnie uzdrowił. A w czwartek rano. A w czwartek rano. Bo nie, że mają w domu byli. Oni są już u mnie w domu. Mnie przywiedli z bolnicy do domu. Mnie ze szpitala przywieźli do domu. Żeby ja umarła. Żebym ja umarła. 75 roku czy 4 marca? 4 marca 75 roku. A mnie Bóg uzdrowił. A mnie Bóg uzdrowił. 78 roku. 78 roku. 19 lipca. 19 lipca. 19 czysła. 19 dnia. Godzina. Nie mieliście 19 czysła. 19 lipca. 19 dnia. 10 lipca 19 dnia. Dzień to był środa. To była środa. 16 dnia. O godzinie 16 dnia. Chwała naszym Bogu. Chwała naszym Bogu. W środę ja czuję swoje czoto drugie. W tą właśnie środę ja się czuję jakoś zupełnie inaczej. Niż wszystkie minule dni. Niż te wszystkie pozostałe dni. I ja każę, Boże, a co to będą moje siłodni? Ja tak mówię przed Bogiem, co to będzie dzisiaj ze mną? A potem Bóg uznaje. A potem odpowiadam sobie, wiem. Jezusie. Mówię, Jezusie. Dzisiaj będzie spotkanie z Tobą. Jezus. Dzisiaj będzie spotkanie z Tobą. I moje serce radość. I moje serce jakoś napełnione jest radością. Ja mówię, Jezusie. Ja mówię, Jezusie. Od dzisiejszego dnia. Od dzisiejszego dnia.
Nogi nie będą dusić ruki mojej. Nogi nie będą już więcej dusić mojej piersi. Mnie będzie się będzie lekko oddychać. Mnie już będzie lekko oddychać. Ty mi dzisiaj dasz drugie ciało. Ty dzisiaj dasz mi już drugie ciało. Bo te ciało tak zmęczyło mnie. Bo te ciało tak mnie zmęczyło. Swoją boleścią. I ja modliłem się. I ja modliłam się, żeby Bóg dał śmiałe serce braciom, żeby Bóg dał śmiałe serce dla braci, którzy przyjdą pierwszy do mnie do chaty, którzy jako pierwsi przyjdą do mojego pokoju. Żeby Bóg dał im śmiałe serce, żeby Bóg im właśnie dał takie śmiałe serce, żeby oni moje nogi polomali, żeby oni mogli połamać moje nogi i w grób mnie prawo im położyć. I położyć do trumny prostą. Ja wspomniałam tych drugiej. Bo ja sobie przypomniałam tych przyjaciół, którzy posiszczali mnie, którzy odwiedzali mnie i płakali, mówili. I płakali i między sobą tak rozmawiali. Jak będę im grób położyć? Jak ją będzie do trumny położyć? Na spinie głos wielki. Na plecach jest wielki gar. Kolina na grudziach. Kolana są aż na piersi. Gdzie będę ruki położyć? A gdzie będzie ręce położyć? I ja chciałam, żeby mnie bracia polonali i prawą położyli. Chciałam, żeby mnie bracia właśnie złamali i prostą położyli do grobu. I ja jeszcze modliłam się. A ja jeszcze się modliłam. Mówiłam, Gospodzie. I mówię, Boże. Daj mi niemądre serce. Daj mi jeszcze mądre serce. Takiego świętego rozumu. Takiego oświeconego rozumu. Mnie chodziło swoją mamą. Ja chciałam swoją mamę. Po ostatni raz pozwać do siebie. Zawołać po raz ostatni do siebie. I spytać mamo. I powiedzieć, mamo. Ja chcę ostatni raz z tobą modlić się. Ja chcę ostatni raz z tobą się modlić. Ja chcę twoje stare kroki Boga. Chcę twoją starość oddać w ręce Boga. A sama z mirem odejść. A sama z pokojem odejść. I mnie chodziło z uciszeniem i z ciszą przeczytać. I ja chciałam jej taki pocieszający wiersz jej przeczytać. No ja nie chwila. Ale ja nie zdążyłam. Do mnie do domu. Do mnie do domu. Przyjechało dwa młodych braci. Przyjechało dwóch młodych braci. Oni przyszli do mnie do kraty. Oni przyszli do mnie do pokoju. Podywili się na mnie. Popatrzyli na mnie. I spytali. I zapytali się. Siostra, kiedy ty będzie jest? Siostro, ile ty lat jesteś chora? I ja wskazała, skoro będzie 5. A ja odpowiedziałam, że już niedługo będzie 5 lat. A oni mówią, a co ty nie wierzysz? A oni mówią, to co, ty nie wierzysz? Że ciebie Bóg może uzdrowić? Że ciebie Bóg może uzdrowić? Ja mówię, wierzę. A ja odpowiadam, że wierzę. A oni mówią, nie wierzysz? A jeden z nich mówi, no nie wierzysz. Ja mówię, bracia, wierzę. Ja mówię, bracia, ja wierzę. A on mówi, kto wierzy, to zdrowy. Ten, kto wierzy, to jest zdrowy. A kto nie wierzy, to ociąg. A kto nie wierzy, to jest właśnie takim, pokazuje rękę. Ja mówię, bracia, wierzę. Ja mówię, bracia, ja wierzę. No chcę cierpieć. Ale ja chcę tak cierpieć. A oni mówią, Bóg tego chce uzdrowić. Oni mówią, że Bóg chce ciebie uzdrowić. Ja powiedziała, chaj będzie wola Jego. A ja odpowiedziałam, niech będzie Jego wola. I brat mówi, ty wierzysz, kiedy my będziemy modlić się, ciebie Bóg uzdrowi? A jeden brat mówi, czy ty wierzysz, że gdy my się będziemy modlić, to ciebie Bóg uzdrowi? Ja mówię, tak. A ja odpowiadam, że tak, wierzę. Brat wziął Ewangelię. Brat wziął Ewangelię w ręce. Podeszł do mnie. Podszedł do mnie. Na kolicki zaczął czytać. Tak, nachylił się i zaczął czytać. Kiedy on czytał, gdy on czytał, ja czuję znowu to moje drugie. Ja odczułam znowu z siebie jakoś taką niezwykłą. I ja mówię, bracie, wy już modlicie. I mówię do nich, bracie, wy się już modlcie. Brat jeszcze spytał się. A brat jeszcze raz się zapytał. Ty wierzysz, kiedy my będziemy modlić się, ciebie Bóg uzdrowi. Czy ty wierzysz, gdy my się będziemy modlić, to ciebie Bóg uzdrowi. Ja spytałam tak. A ja powiedziałam tak, wierzę. Bo nie zrobili jak napisane. I oni uczynili tak, jak jest napisane. Pomolę cię. Pomodlą się. Położyć ruki na polę. Położą rękę na polę. Chory stanie zdrowy. I chory stanie się zdrowy. W tej czas mnie w domu jeszcze były siostry posiszczeni. U mnie w tej właśnie chwili były jeszcze siostry, które mnie odwiedziły. Oni stali modlić się. I oni uklęgli na kolana, by się modlić. Brat, który czytał. Ten brat, który czytał. Położył swoje ruki mnie na głowę. Położył swoje ręce na mojej głowie. Z niepościżonej bystrotą ja wskoczyłam na nogi. Ja z niewyobrażalną szybkością wskoczyłam na moje nogi. Chwała Bogu! Chwała Bogu! Ja zaczęłam krzyczeć. Mama moja modliła się daleko od mnie. Moja mama modliła się tam daleko ode mnie. Ona modliła się w domu kutoszku. Ona się modliła w swoim kącie.
Tam ona często była tam często właśnie przed Bogiem. Zwalała skorb duszy. Wylewała swoje żale duszy swojej. Ona odkryła oczy swoje. Ona otworzyła swoje oczy. I dziwi się, czemu ja tu. I się dziwi, czemu ja krzyczę. Jak ona zobaczyła. Ale ona zobaczyła, że mnie Bóg uzdrowił. Ona jeszcze więcej krzyczała. To ona jeszcze więcej krzyczała. Ona nie wstała na nogi. Ona nie wstała ze swoich nóg. Ona na swoich kolanach przyszła do mnie. Ona na swoich kolanach przyszła do mnie. Ona objęła moje nogi. Ona objęła moje nogi. I przyszła do materyczki. Przyszła do swojej matczynej piersi. Ona nachyliła się lubać. I ona ukłoniła, ona nachyliła się, aby pocałować. Jej ciepła łza upadła na moje nogi. Jej ciepła łza upadła na moje nogi. Jak mama brała mnie za nogi? Jak wcześniej moja mama mnie brała za moje nogi? Kiedy ja była wojna. Kiedy ja byłam chora. Nie, jeden raz kierowała je. I jeden raz całowała je. I płakała nad mnie. I płakała nade mną. Żeby mnie nie chodzi. Że te nogi nie chodzą. Ja nie czułam. Ja nie czułam tego. Ja pierwszy poczułam. Ja właśnie najpierw odczułam. Jak ona pocałowała. Jak ona pocałowała. I ta ciepła łza popłynęła po moich nogach. Ona podniosła swoje ruchy. Ona podniosła swoje ręce. Ościupała grudzi, moje ręce. Podotykała moje piersi, moich żeber. I mówi, doczko moja. I mówię, córko moja. Te nasze kości pramimy. Twoje kości wszystkie są proste. One nie będą duszyć ciebie. Oni już nie będą duszyć ciebie. Te żyć ich nie będziesz jeść. Powiem, czy ty będziesz chleb jeść? Robotą. A ja powiem, będę. A ona mówi, jedz. Jedz. Bo ja też nie jadłam. Bo ja także nie jadłam. A czemu wy, mamoczko, nie jedliście? A ja pytam się, a czemu wy, mamo, nie jedliście? Ja nie mogłam jeść. Ja nie mogłam jeść. Bo mnie kolana dusiły. Bo mnie kolana dusiły. A mama mówi. A mama odpowiada. Twoja boleść. Twoja boleść. Mnie wszystko dusiła. Mnie całą dusiła. I ja nie mogłam jeść. I dlatego ja nie mogłam jeść. Bo mamoczko się chodzi. Ja mówię, mamo, od dzisiaj. Bóg oswobodził mnie. Bóg uwolnił i mnie. I was? I was. To i czas, jak ja skoczyłam na nogi. I w ten czas, w tej chwili, gdy ja skoczyłam na moje nogi. To moja kolka rozłamała się. To moje łóżko, na które ja leżałam, ono się przełamało. To i czas, kiedy ja skoczyłam na nogi swoich. I gdy ja tak stałam na moich nogach. Moje kości łamały się trzeszczały. W tym czasie, gdy mnie Bóg uzdrowił, to moje kości tak trzeszczały. Ja nie czułam. Ale ja tego nie czułam. Ja nie miałam strachu i dłoni. Ja nie miałam żadnego strachu, ani żadnego bólu. No te jej siostry, które były w domu. Ale te siostry, które były w moim domu. To oni skazali, że straszno było. Że było strasznie słychać, że było aż strach słyszeć to. Podnieśli ruki. I podnieśli ręce. Chodzili w uszy. Aby zatkać swoje uszy. Nie śpimy. Ale one nie zdążyły zatkać swoje uszy. A to już jest twoje boki, tyle słowa nie było. Że z taką szybkością mnie Bóg uzdrowił. Stała mama na nogi. Stała moja mama na nogi. Chciała wziąć mnie na ruki. I chciała mnie wziąć na ręce. Polegnęła rukoju za spinu mnie. I wzięła tak za plecy mnie. I znowu zaczęła krzyczeć. I znowu zaczęła krzyczeć. Mama, czy czemu wy krzyczycie? A ja pytam się, mama, a czemu wy znowu krzyczycie? A mama mówi, nie ma urbana. Do tych czasu leży, tak wskazują. Może ktoś na tym miejscu też jest taka dusza? Może i na tym miejscu też jest podobnie taka dusza. Nie ma w tobie, że dusza leczenia. Dla ciebie nie ma leczenia. To wierzcie Bogu żywemu. Ale ty uwierz Bogu żywemu. Jezus za ciebie zapłacił cenę krwi. Bo Jezus za ciebie zapłacił cenę krwi. Jezus chce uzdrowić ciało twoje. On chce uzdrowić twoje ciało. Jezus chce zbawić duszę twoją. On chce zbawić duszę twoją. Chciała nie na tym miejscu, gdzie to? I dzisiaj jest na tym miejscu, teraz. Który mnie uzdrowił. Nie chcę Pan zdrowie podarować. On chce i Wam dać zdrowie. Nie zrobienie te armii na chłopie, nie zrobienie te kłopie, nie zrobienie te armii na chłopie. Nie będę 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 zrobienie te armii na chłopie.